Gdy mówimy o społeczeństwie wielokulturowym, to mamy na myśli nie tylko różnice wynikające z odmienności fizycznej jej przedstawicieli. Wielokulturowość to przede wszystkim społeczeństwo, na które składa się wiele odmiennych kultur koegzystujących ze sobą i wzajemnie się przenikających. Gdy mówimy o społeczeństwie wielokulturowym, to mamy na myśli jego gotowość do pokonywania wszelkich problemów wynikających z odmienności i różnorodności prezentowanej przez te kultury. W moim odczuciu walczyć z dyskryminacją możemy poprzez przedstawianie wartości, jakie niesie ze sobą wielokulturowość. Myślę, że w przypadku społeczeństw europejskich powinniśmy mówić o dialogu międzykulturowym, który zakłada przede wszystkim wspólne działanie i wymianę kulturową. Bogactwem Europy jest różnorodność. Uniformizacja jest nudna, jest opresyjna i do niczego dobrego nie prowadzi. Natomiast z drugiej strony jest także pewna idea. Idea pewnej moralnej słuszności, pewnej sprawiedliwości, że zróżnicowanie jest nie tylko generuje pozytywną energię, ale jest po prostu dobre, moralnie dobre. Prawda? Że trzeba dać ludziom możliwość budowania swojej odmiennej tożsamości i po prostu na tym opierać i urodę, i bogactwo naszego europejskiego życia. Kwestia wielokulturowej Europy, to czym się wszyscy tutaj w jakiś sposób zajmujemy, będzie kwestią numer jeden tak naprawdę w najbliższych latach. Jestem też przekonany, że wielu krajów europejskich nie ma rozsądnej polityki. Wielka Brytania tu jest dość pozytywnym wyjątkiem, które w jakiś sposób adresowałyby te problemy. Język tak naprawdę nie jest narzędziem, a interpretacją świata, więc ten aspekt symboliczny, jeśli popatrzymy na funkcjonowanie mediów mniejszościowych, jest bardzo, bardzo istotny. I stąd też najwięcej tego typu mediów ukazuje się dwujęzycznie, prawda? W języku zazwyczaj większości, żeby się nie zamykać, tworzyć pewne getto, i w języku mniejszości. W Walii, w Wielkiej Brytanii, powstała telewizja, która dzisiaj jest wzorem dla wielu telewizji mniejszościowych w całej Europie. No i jest to telewizja, która uważana jest za fenomen. Fenomen z różnych względów. Nadaje prawie całość swoich programów w języku walijskim. Oczywiście zakładając, że część jest także w angielskim. Jest to zawsze w jakiś sposób dwujęzyczne. Albo dany program produkowany jest w całości w języku walijskim i tłumaczony jest przez napisy po angielsku, albo odwrotnie, ale zawsze ten język walijski jest tam obecny. Telewizja S4C, Sianel Pedwar Simru, telewizja walijska, jest telewizją dla dosyć małej społeczności, no bo obecnie szacuje się, że językiem walijskim posługuje się około 500 tysięcy Walijczyków, więc wspólnota nie jest duża. Telewizja, która powstała dla Walijczyków, to de facto medium bardzo zróżnicowane, no bo oferuje przekrój programów od serwisów informacyjnych przez programy dla młodzieży. Są to programy typu talk shows, choćby teleturnieje, czyli jest też sporo rozrywki, ale też dokumentów, filmów, więc wachlarz oferty tej telewizji jest bardzo zróżnicowany. With news crews of experienced broadcast journalists who break the news that makes the headlines at home. Jednym z najważniejszych programów telewizji walijskiej to niewątpliwie New Dawn, to jest serwis informacyjny. Jest to program ciekawy dlatego, że oferuje on informacje nie tylko z Walii. Fakt, że te programy są przygotowywane przez komentatorów, którzy w języku walijskim przekazują informacje z różnych części świata, ma znaczenie symboliczne, bo jest to też spojrzenie na rzeczywistość właśnie przez pryzmat walijski, z walijskiego punktu widzenia. There's no contradiction within Muslim. Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy słowami muzułmanin, Brytyjczyk czy Pakistańczyk. Możemy się identyfikować z wieloma określeniami. Wszystkie dotyczą tożsamości i nie wykluczają się nawzajem.
W moim przypadku mogę wymienić co najmniej kilka słów określających moją tożsamość. Nie ma żadnego problemu w tym, aby będąc Brytyjczykiem, być równocześnie muzułmaninem. Ja jestem brytyjskim muzułmaninem pakistańskiego pochodzenia. Nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tymi określeniami. Jestem Pakistańczykiem, bo tam właśnie się urodziłem. Brytyjczykiem, bo od ponad 40 lat posiadam brytyjski paszport i jestem dumny z faktu bycia muzułmaninem, bo praktykuję islam. W danym miejscu, w którym siedzisz, zaznaczysz swoje korzenie. Nie wiem, miasto, czy twoja narodowość, twoja religia. Jakkolwiek chcesz zaznaczyć symbolicznie miejsce, z którego pochodzisz. Czy doświadczyłaś takiego poczucia inności? I co ci zrobiło to, że wyruszyłeś w życie i zacząłeś spotykać innych ludzi, inne miejsca? Czy coś się zmieniło? Myślę, że tak na co dzień nie zastanawiamy się właściwie, z kim my się utożsamiamy. Czy ta inność przeszkadza w spotkaniu się? Według mnie nie. Według mnie jest to nawet ciekawe, że jesteśmy inni, mamy inne korzenie i możemy dzielić się tymi doświadczeniami. Czuję się inna z różnych powodów. Na przykład takich, że nie mam męża, który jest katolikiem, nawet przez moją własną rodzinę, która się zastanawia na przykład, czy moje dzieci, jakby byli teraz Niemcy, to by poszły do gazu, czy nie poszły, a ich dzieci i wnuki też by poszły do gazu, czy nie poszły. I to jest takie... ja wiem, że to nie jest ze złej woli, nie? Tylko... że jak jest dobrze, to jest dobrze, natomiast jak tylko jest jakiś problem, to zaraz jest wyciągana ta inność, że to właśnie jest powodem tego, że coś tam... jakiegoś niepowodzenia. Twoim rodzicom jest się trudno pogodzić jakby z innością twojego męża, twoich dzieci, twoich wyborów. Czasami jak opowiadam o tym moim znajomym, to oni mówią, a no to wiesz przecież, że tak jest, że w Polsce jest antysemityzm. Nie? I to z tego wynika. I mimo, że oni rozumieją, że nie powinni się tak zachowywać, to jest to tak głęboko zakorzenione. Na przykład moi rodzice mi kiedyś sugerowali, żebym ja, jak mój mąż śpi, to go ochrzciła. Rozmawialiśmy o tym, czy jest jedna droga, czy rzeczywiście jakby Kościół ma rację, jak powinniśmy się zachować, że o rozbiciu w chrześcijaństwie, że jakby nasz Kościół się nie może, że po synodzie już teraz jest jakby dopuszczone to, że jest inna, jakby w innych kościołach jest też łaska i tak dalej, nie? Że są jakby różne drogi do zbawienia. I no i w jakimś tam momencie to wypłynęło, że oni jednak na wszelki wypadek to warto na przykład tak zrobić, żeby ochrzcił się, nie? A jak tam ten Bóg jednak jest? Ja mówię, no ale słuchajcie, no to w takim razie powinniśmy się we wszystkich kościołach tak na wszelki wypadek trochę poumieszczać, nie? Bo nie wiadomo, który Bóg jest. I przecież to jest śmieszne. Każda inność jest inna, ale to, co jest w środku, jest takie samo, są te emocje, jest to ból, lęk, strach, śmiech, radość i tak dalej, pragnienia. Ale to się znowu nijak przekłada na moje życie, ze względu na to, że ja nie mam siły stawić, nie wiem, czoła temu wszystkiemu, temu światu. Moją miłością życiową i do końca życia, przypuszczam, będę nieszczęśliwa, jest mężczyzna, który jest muzułmaninem. Moja babcia, która jest znowu Białorusinką, jest prawosławna, kiedy się dowiedziała, że muzułmanin, stwierdziła, że no, do cerkwi to raczej on nie pójdzie, no ale to i tak lepiej niż katolik, więc to też mnie zabolało, dlatego że w rodzinie znowu mam również też osoby wyznania katolickiego. Ty możesz bazować tylko na własnym doświadczeniu, prawda? I masz wybór, możesz jakby oprzeć się o rodziny i ich, nie wiem, przesądy, czy uprzedzenia, czy stereotypy, czy jakkolwiek. Albo możesz wypracować własną postawę. Ja mówię, nie ma łatwych rozwiązań, natomiast myślę, że na pewno warto szukać, bo to chodzi o twoje życie. Pochodzę z zmieszanego małżeństwa. Mama jest katoliczką, tata jest ewangelikiem, w związku z czym jakby na własnej skórze doświadczyłem pewnych problemów, takich bardzo prozaicznych, chociażby ze strony kościoła, który kiedyś był jakby w tej sferze bardzo rygorystyczny, bardzo niechętny. Ja bardzo się staram być właśnie wyczulona na to, że nie ma uniwersalnych odpowiedzi. Każda odpowiedź wynika z doświadczenia człowieka, konkretnej osoby. Ja uważam, że różnice przyciągają. Nie możemy się unifikować i mówić, że jesteśmy ludźmi, nic nas nie różni. Różni nas
powinniśmy to wykorzystywać, interesować się tym. I to jest piękne.